Muzyka to nasza pasja. Od lat, od pokoleń. Można powiedzieć, po prostu żyjemy, oddychamy tym. I patrzcie, co się wydarzyło. Kuban i BDOS znaleźli się w naszej orbicie. Jezu, co to ma wspólnego ze sobą w ogóle? Chodzi o to, że to będzie kochamy muzykę i teraz wychodzi Kuban i to jest najlepsze. I to sprawi, że będziemy się czuć źle. To jest zwieńczenie naszej pasji. Słuchajcie, no Kuban pojawił się po długiej przerwie. Kuban kilka numerów już pokazał. Na naszym kanale znajdziecie reakcję. Ale dzisiaj jest Kuban z BDOS-em. Tego nie było. Właśnie BDOS-a ludzie, no tak różnie traktują. Niektórzy lubią, niektórzy gardzą, niektórzy mówią populista, niektórzy mówią otwiera oczy. Ja nie wiem. Dobrze. Ja nie. Utwór ten nazywa się Pamiętam siebie. Produkcja Faust chyba, nie? A Faust fajne produkcje miał wcześniej. No. Słyszeliśmy takie, fajne takie, rzeczy Fausta. Takiej wysokiej jakości. No, to top quality. Dobra. Ja weź zaśpiewaj. Pamiętam siebie z pierwszym blantem. Do dzisiaj moje rapy pachną jak on. Mieliśmy twarze tak uparte i brzydziliśmy się parciem na szkło. Pamiętam siebie z pierwszym blantem. Do dzisiaj moje rapy pachną jak on. Mieliśmy twarze tak uparte i brzydziliśmy się parciem na szkło. Pamiętam siebie z pierwszym blantem. Hej, do dzisiaj moje rapy pachną jak on. Mieliśmy twarze tak uparte. Brzydziliśmy się parciem na szkło. Ej, fajne jest to brzmienie generalnie, że masz tam te dwa głosy, jakiś taki niski, czy niski, normalny i taki wysoki gdzieś w tle, taki z reverbem i ten podkład taki instrumentalny z gitarą jakąś. No i oczywiście ta taka treść, no na razie jest to refren oczywiście. Nostalgia. Ale jest i takie poczucie tej nastoletniości, jakaś taka, wiesz, taki okres wczesny mam wrażenie, nie? Wspomina takie czasy, które są bliskie też nam, myślę osobiście, nie? Że pamiętam siebie z blantem i pamiętam, kiedy nie chcieliśmy tego parcia na szkło, nie? Że w ogóle wtedy człowiek niby, miał inne priorytety. Niby, ale to jest takie... No, niby, nie? Ale nie myślało się wtedy o tym. Trochę się nie myślało, ale żeby... Ale wiesz, fajnie by było. No właśnie. Co by było super tutaj, jakby Kuban wyciągnął jakieś takie unikatowe aspekty tamtych czasów, które będą rozbrzmiewały w naszej historii czymś takim, że o kurde, znam to, ale o tym nikt nie mówi. Biegałem w stresie, bo nas kuna szła wypłata. Przestaliśmy w nim biegać jak w perfumach Adidasa. Pierwsze bójki pokazała na trybunach ekstraklasa. Dziś jak moi potrzebują, mam pitbulla adwokata. Na maturze były rapsy w brudnopisie i nie miały za co nas wysyłać matki za granicę. Młody gnoje, który z kolegami grałby tylko FIFA jak u NASA. Jedna miłość, chociaż każdy był kibicem. Nadal pamiętam jak wczoraj swoje pierwsze naje. Po prostu on wprost, dosłownie, bez żadnych tam, wiesz, metafor, nie? Nawija dokładnie to, o co chodziło. FIFA, rysunki, teksty. Oprócz tego towarzyszy taki minimalizm. Jest on, jest taka prosta gitarka jakaś, taki, wiesz... I ten pogłos na wokalu. Super mało, jeżeli chodzi o wypełnienie przestrzeni, ale oczywiście to wystarczy, no bo... Tak, to wystarczy, oczywiście. W tej konwencji nawet... To pomaga. Dodaje autentyczności. Tak, no. No. Ciekawa rzecz związana z miksem. Tutaj to robota Fausta oczywiście, żebyście wiedzieli. Ogólnie tak naprawdę miksowanie reverbu to jest osobna rzecz w stosunku do miksowania wokalu. Ten tutaj pogłos jest takim, który wydaje mi się, że idealnie oddaje właśnie te uczucia takiej nostalgii. Fajnie długo zostaje i podoba mi się ukierunkowanie tego pogłosu. To jest taka super techniczna, wręcz nerdowska rzecz. Ale tak, nie mogę przestać tego słyszeć, tego reverbu tutaj, nie? Się trochę uśmiecham, jak słyszę o tym pogłosie, ile mu uwagi słyszę. Ale zwróćcie uwagę na ten reverb na tym wokalu. Jest taki wąski, ale taki długi. Wiesz co, on zwraca uwagę zwłaszcza wtedy, kiedy jest jeszcze ten drugi głos, taki wyższy. Tak. Lipy, komunijny rower, a nie wespę miałem. Wtedy zabierała siora mnie na festiwale. Dalej w sobie trzymam gnoja tego przed legalem. Pamiętam siebie z pierwszym blantem. Do dzisiaj moje rapy pachną jak on. Mieliśmy twarze tak uparte i brzydziliśmy się parciem na szkło. Pamiętam siebie z pierwszym blantem. Hey, do dzisiaj moje rapy pachną jak on. Kwestia tego brzmienia tego bitu, że magia wydaje mi się jest ukryta w cieple, że masz te takie ciepłe, fajne akordy, takie flipnięte właśnie w ten Kalifornia. Beat. Plus
ten beat, ta stopa, która też jest ciepła, taka no nie rażąca po prostu. No całość jest taka miękka. Taka pod taką kołdrę ukryta. Jeszcze taki fajny rytm jest w tym wszystkim. To jest przyjemne. Jest bardzo zrobione to na taką modłę. Mi się to kojarzy z jakąś Kalifornią właśnie, że jest to takie cieplutkie, jest to takie miękkie. Zobaczmy, okay. Bo teraz chyba BDS powinien wejść, tak bym zgadywał. No. Jeszcze go nie było. Tak uparte, czy po refrenie, nie? Brzydziliśmy się już za chwilę. Pamiętam siebie z pierwszym blantem, pierwszym piwem i pierwszym lówką. Ta dach bloku 7-2 to był rooftop bar. Non-steam, CS1-6, tibia, metin 2. Mama wpada w nocy do pokoju, miałeś kurwa spać. Okej, okay, gierki, czyli ja wiem, że BDS jest gamerem, bo jakieś tam filmiki w internecie są, jak sobie tam gra. No, Metina gry nie grałem, w Tibie też nie grałem, w CS-a może CS-a trochę, graliśmy. W CS-a troszkę, tak. No to boje graliśmy razem, nawet razem, dokładnie. No, także ciekawe, no on jest chyba troszkę młodszy niż my, ale że on pamięta tego typu gry, to ja nie wiedziałem. Ale CS1.6 długo był na scenie, więc... Jest szansa, że... Ale no, Tibia? No proszę cię. No Tibia była dawno, nie? Ale ona, ja... Wiesz, ona istnieje cały czas, ale ten hype już był już dawno. Potem pierwszy raz. Nie chciał mi stanąć i mówię to teraz, bo może ktoś też tak miał. Pierwszy hajs, potem pierwszy raz. O, widzisz. What? Pierwszy track i do dzisiaj ja nic nie wiem. Jak szybko wyrósł. Swoje pierwsze naje na tripy komunijny rower, a nie wyspę miałem. Wtedy brał białas i solar mnie na festiwale. Nadal w sobie trzymam gnoja tego przed diamentem. W ogóle ten głos BDOS-a jest taki inny niż zazwyczaj. Ma taki ten... mięciuteńki. Taki mięciuteńki i jeszcze tam jest, wiesz, ta oktawa wyżej jeszcze. Tak, tak, no. Tak, tak. To nie oni jest... w ogóle tutaj zastosowali takie sztuczki, no nie? Że i takie BDOS i Kuban, właśnie takie umilacze, nie? No tak. Jest miękko, jak marzenia, to... jak senne wspomnienia. W całości chyba tak, no. Pamiętam siebie z pierwszym blantem. Do dzisiaj moje rapy pachną jako. Mieliśmy twarze tak uparte, twarze tak uparte. I brzydziliśmy się parciem na szkło. Pamiętam siebie z pierwszym blantem. Ja do też. Pachną jako. Mieliśmy twarze tak uparte, twarze tak uparte. I brzydziliśmy się parciem na szkło. To jest taka refleksja na temat przeszłości i zmian, które w tobie zaszły, że wtedy miałeś twarze uparte, wtedy miałeś te chwile takie, teraz już jesteś w innym miejscu. Ta upartość to jest taki znak, że wtedy widziałeś wszystko najlepiej, że ja już więcej nie będę wiedział. Dokładnie, dokładnie, ja już wiem. Ja się zastanawiam właśnie, jaki jest stosunek wasz i generalnie fanów Kubana w stosunku do BDOS-a, no bo BDOS tutaj został poniekąd doklejony, doczepiony do tego wszystkiego i się zastanawiam właśnie, czy to jest według was pożądane, czy to jest fajne, czy to jest okej, okay. No nie, bo zdania są podzielone. Myślę sobie. Tak, to jest ciekawe. Jaki jest fanbase wspólny tego Kubana i BDOS-a? No, tym bardziej fajnie, że o tym mówisz, bo wiemy, że BDOS tak naprawdę, my jak zaczęliśmy słuchać, no to trafiliśmy na BDOS-a, bo nie dało się tego uniknąć, ale dotarliśmy szybko do wniosków takich, że jest to mocno dzieląca scenę postać. Jedni mówią populista, drudzy mówią otwarta głowa. My tak naprawdę chyba nie mamy takiego sprecyzowanego zdania, nie wiem jak ty. Znaczy, wiesz co, z tych kawałków, co słuchaliśmy, to one były całkiem niezłe. Tak, taki sympatyczny gość po prostu, nie? A wiesz, to co tam się działo w historii jego, no to... Dokładnie. My tego nie znamy, po prostu wpadliśmy nagle w jakiś kontekst. No nie wiem, na ile jest to szczere. Z tych wszystkich ludzi BDS ma dla mnie taką takie ciepło, nie? On jest dla mnie taki po prostu... naturalny gość. No, tak. I ten jego hejt na niego jest dla mnie troszeczkę nie do końca zrozumiały. Co myślicie o tym? No bo Kuban, jako Kuban, no tutaj mamy wielkie w ogóle zapowiedzi, że to jest premiera tego roku. Już w lutym, nie? Pod tytułem Spokój, z tego co pamiętam. Tak. Mamy teraz trzeci singiel chyba, trzeci utwór Kubana, który jest... całkiem spoko, tak naprawdę. Jest bardzo fajne, no. Dajcie znać, co myślicie o tym kawałku, co w ogóle myślicie o Kubanie, o tej całej dramie, którą wspomnieliśmy. No i oczywiście zapraszamy was nieskończenie do subskrybowania naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wiemy, że wiele osób ogląda nasz kanał regularnie, nie subskrybuje. Tak. Jeżeli chcecie w jakikolwiek sposób sprawić nam przyjemność i dać nam cokolwiek, nawet taką małą krztynę,
to będziemy wam bardzo wdzięczni. Oczywiście lajki, komentarze na miejscu. W każdym razie widzimy się niebawem. Żegnamy się z wami teraz serdecznie. Bądźcie zdrowi, to nie jest heil, to jest po prostu ręka do was. Cześć. Pozdro.